Głównie z Libii, wiesz, oni docierają, ci imigranci, głównie z Libii. I to są głównie z Libii. To są głównie z Libii. I na odcinku tym włoskim, bo do tej pory Włochy nadal w 2016 roku to było około 200 tysięcy tych migrantów. Na odcinku włoskim. Więc jest to istotne. Spadek, czego nie odnotowaliśmy dzięki umowie z Turcją, bo ona uszczelniła ten odcinek grecki. A więc tutaj jest dużo możliwości, żeby zmniejszyć tę skalę. Dużo możliwości. Trzeba sobie powiedzieć wprost, że te migracje będą. To jest zjawisko długofalowe, ono nam będzie towarzyszyć jeszcze przez wiele lat. I dlatego powstała w ogóle ta inicjatywa tych siedmiu państw, bo one są połączone wspólnym problemem. One są na tej pierwszej linii migracji z południa. W związku z tym trochę tak jak my, jako Grupa Wyszehradzka, też mamy pewne wspólne interesy, bo jesteśmy w regionie jednym. I to tak jest oni migracja. Szukają wspólnych sposobów na to, żeby te problemy rozwiązać. I o ile kwestia uszczelnienia granicy i właśnie tej takiej bardzo intensywnej pracy poza terytorium Europy tutaj większych kontrowersji nie budzi, będzie Europa się starać to robić i na to tutaj na pewno można liczyć, że inne takie kraje... dziwne racje, nie? Zresztą Polska. Ten pogląd, to są te migracje, takie dziwne racje. Na pewno przed tym słynnym rokiem 2015, gdzie odnotowaliśmy największą falę, bo proszę państwa, ludzi w jednym roku, którzy trafili do Europy, ale też wcześniej, bo to w krajach Europy Zachodniej są to migracje, które się tak naprawdę zaczęły jeszcze w latach 60., 70. I tu jest wiele problemów. Jednym z nich jest pewien brak pomysłu na sensowną integrację tych osób, ze względu też na niepowiększającą się liczbę. Integracja jest taka bieżąca, jako to jest w momencie, kiedy są takie cyfry tych imigrantów, bardzo trudno jest panować nad ich weryfikacją, czyli tak naprawdę móc im zapewnić sensowny sposób życia w Europie, ponieważ wiemy, kto to jest, jesteśmy w stanie obsłużyć w sposób jakiś cywilizowany taką masę ludzi. To jest kwestia tego, co się dzieje w obozach dla uchodźców. Tych, to są imigranci. Oni potrzebują pomocy, bo uciekają, a pośród nich są różni ludzie. Są tacy, którym już jest obojętne. Jest to śmierć apokaliptyczna. Które zwiększą budżet Frontexu, zwiększą też kwotą pracowników, które zostały oddelegowane też z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do obróbki tego. To jest imigracja. I to nie są żarty, których też trzeba mieć, żeby móc się dogadać. To idzie śmierć. Bardzo ważnym problemem, wyzwaniem, to jest kwestia pomocy takiej doraźnej ludziom, którzy się po prostu giną w trakcie tej migracji, bo jest to jednak mimo wszystko bardzo ryzykowne na decyzja, przepłynięcie przez nogu, więc może się odziemy i wiele osób niestety ginie. Tutaj mydło i powidło, a ona także i do ciebie przyjdzie, i do Polski idzie, ona na tu do Polski, która jako kraj też zawitała. Zresztą byliśmy świadkami bardzo ładnej nagrody dla rodziny maltańskiej, która sama po prostu z prywatnych funduszy podjęła się ratowania topielców z morza i odstawiania ich na brzeg. Więc te wyzwania, które ma ta siódemka, są bardzo różnorodne, natomiast niewątpliwie koncentrują się właśnie na tych wątkach migracyjnych. Oczywiście i mówi się też i pewnie dyskutuje na temat korytarzy humanitarnych. Jakieś. Już z takich krajów jak Libia chociażby. Dr. Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A w sieci powiększeniu to już wszystko. Bogumił Hussejnow, do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Rządy Pieniądza to program, do którego zapraszamy gości, którzy znają się na ekonomii i finansach lepiej niż my. Rządy Pieniądza, audycja ekonomiczna. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9. Wojciech Surmasz, Arkadiusz Ekiert. Zapraszamy. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Odwiedź twitter.com/
są te wizje. Autopromocja. 24. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 6. Zbliża się ta 6. Czas na informacje dnia. Radio jest obrotowe. Lotnisko Chopina działa normalnie. Awaryjne lądowanie samolotu bada Państwowa Komisja. Kończyła się wieczorne głosowania w Sejmie przyjęły między innymi zmiany w kodeksie wyborczym. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 17, 13 osób wciąż jest zaginionych. Trwa akcja ratunkowa po zejściu lawin błotnych w Kalifornii. O Jezu! To tak jakby tsunami, tylko że nie z morza. Działa normalnie, wieczorem konieczne było zamknięcie portu z powodu awaryjnego lądowania Boże, samolotu polskich linii lotniczych. Jakie tam są nieszczęścia. Proszę Państwa, strasznie. Na pokładzie znajdowało się 59 pasażerów i 4 członków załogi. Nikomu nic się nie stało. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który przyjechał na lotnisko, wysoko oceniał pracę służb. Służby lotniskowe, służby portu lotniczego Okęcie działają zgodnie z procedurami na najwyższym światowym poziomie. Mówię to z pełnym przekonaniem. Sprawą zajmuje się teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pasażerowie zostali przebadani przez lekarzy, nad ich bezpieczeństwem czuwali też psychologowie. W informacjach Sejm i wieczorne głosowania przegłosowano m.in. nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej, odrzucono obywatelski projekt liberalizujący przepisy aborcyjne, skierowano do prac w Sejmowej Komisji drugi, który zakazuje przerywania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. Sejm przyjął też kilkanaście senackich poprawek do ustawy nowelizującej kodeks wyborczy. Jedna z nich pozostawia możliwość głosowania korespondencyjnego, ale wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Inna przyjęta poprawka dotyczy komisarzy wyborczych. Poza wykształceniem prawniczym mają oni dawać rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. Wczoraj poseł Tomasz Jaskuła z Kukiz 15 określił ten zapis jako enigmatyczny i niejasny. Co to jest ta rękojmia należytego pełnienia funkcji? Wzrost 180, blond włosy, przynależność partyjna. Negatywnie poprawkę ocenił też Piotr Zgorzelski z PSL-u. Dawanie rękojmi należytego pełnienia funkcji komisarza wyborczego poza posiadanym wykształceniem prawniczym ma stanowić nieomal o niezależności i niezawisłości. A to musi wykształcenie prawnicze. Obecnie część zadań komisarza wyborczych wykonują na przykład burmistrz. Ale komisarze nie chciała. A mogą należeć do partii politycznych i często należą, którzy dalej więcej sami startują z wyborach, które organizują. One bardzo mszczą się. Trafi do prezydenta. Grygorcewicz, Polskie Radio. A dziś o 9.30 Sejm rozpocznie kolejne posiedzenie. Posłowie zajmą się między innymi ustawą budżetową. Tak ja za nami 93. miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Podczas wieczornych uroczystości tradycyjnie głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Apelował między innymi o zaufanie do działań władz. Proszę tych wszystkich, którzy nas widzą, słuchają w telewizji, w radiu, o zaufanie. Ufajcie. Ufajcie, że idziemy drogą w tym samym kierunku. Tak. Że ten kierunek nie ulegnie najmniejszej zmianie. Tak. Że dojdziemy do celu. Że będziemy mieli nową, prawdziwie niepodległą, prawdziwie godną, prawdziwie silną Polskę. Jarosław Kaczyński w przemówieniu dziękował też Antoniemu Macierewiczowi za upamiętnianie katastrofy smoleńskiej. Czas na zagranicę. Setki ratowników z przeszkolonymi psami i specjalistycznym sprzętem przeszukują zwały błota i w hrabstwie Santa Barbara w południowej Kalifornii. Trwają poszukiwania około 3 zaginionych ofiar. Ofiar śmiertelnych wzrosła do 17. Może sterują, w którym domy ma wiele znanych osobistości. Wcześniej pozbawione roślinności przez pożary. Ułatwiło to zejście lawin. Dotychczas uratowano ponad 50 osób, ale los około 13 pozostaje nieznany. Na koniec Francja. Tamtejsza policja aresztowała młodą kobietę, która przygotowywała zamach. Do zatrzymania doszło w grudniu, ale sprawa dopiero teraz została ujawniona. Jej szczegóły zna Marek Krzyński. Kobieta to studentka renomowanej uczelni paryskiej Sorbony. Ma 19 lat i nie była do tej pory notowana w kartotekach policji i
kontrwywiadu specjalizującego się w walce z terroryzmem. Według prowadzących dochodzenie wiodła normalne życie przeciętnej studentki. Chodziła na studenckie potańcówki, prywatki i piła alkohol. Trudno było się domyśleć, że przeszła proces radykalizacji swoich poglądów. Tymczasem służby specjalne wpadły na trop jej zainteresowań dzięki temu, że są w stanie przeniknąć zakodowany system internetowy Telegram. Zainteresowanie kontrwywiadu i policji wzbudziła jej ożywiona korespondencja, z której wynikało, że chce kupić Kałasznikowa. Pochodząca z Tuluzy, młoda kobieta chciała dokonać zamachu w Ren w czasie jednego z odbywających się tam festynów karnawałowych. Jej zdaniem miasto będące stolicą Brytanii jest w mniejszym stopniu chronione przez policję niż na przykład Paryż, dlatego tam łatwiej byłoby jej dokonać zamachu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Opady marznące powodujące gołoleć powinny rano wzbudzić czujność mieszkańców województw zachodniopomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują do 8.30. Na termometrach teraz od minus 1 stopnia do 1. Chłodniej na Mazurach i Suwalszczyźnie od minus 3 do minus 7 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku do 4 stopni na plusie. Czwartek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północnym zachodzie lokalnie opady marznące. Temperatura od minus 3 w Suwałkach, 1 w centrum, do 6 we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Oho, tu mówi Warszawa w programie Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Grzegorz Jankowski. Witam Państwa ciepło i serdecznie w ten piękny, styczniowy i mroźny dzień. Godzina 6:31, a więc dzień dobry, Polsko! Kochani moi, mamy 11 dzień stycznia, a co z tego wynika, to jest 11 dzień roku.